Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, CSGO Skins, zaczynamy oczywiście od jakiejś quest battle'ki. Generalnie jest godzina, 14, tak, nagrywam dla Was ten film i nagrałbym go dla Was wcześniej by się ten film pojawił, gdyby nie to, że dosłownie od rana, od kiedy wstałem, boli mnie głowa do tego stopnia, że aż naprawdę zbiera mi się, wiesz o co chodzi, tak? Więc doceń to, że nagrywam dla Ciebie ten film. Przeszedłem się, stary, do żabeczki, dosłownie po tableteczki i kurczę, jakkolwiek teraz da się funkcjonować, tak? Więc doceń to, że tutaj się poświęciłem dla widza i kupiłem tabletki, żeby nagrać film, tak? Mimo bólu tutaj, że tak powiem, głowy, który swoją drogą jest chyba z najgorszych bólów, tak szczerze, jeśli chodzi o jakieś, bóle głowy, znaczy głowy co? No generalnie bóle, tak? Nienawidzę, jak mnie głowa boli, no przysięgam Ci, stary, no to jest taka katorga, no naprawdę, chyba tylko gardło jeszcze, znaczy może nie wiem czy bardziej, tak? Nie wiem czy bardziej, ale bóle gardła i głowy to są właśnie dwa takie bóle, których totalnie nienawidzę. I są to w ogóle najgorsze bóle, bo wtedy w ogóle, stary, nie idzie ani pracować, ani egzystować, ani funkcjonować. No nie wiem, daj znać w komentarzu, chętnie wdam się z Wami w dyskusję. Tutaj takie trochę ala okruchy życia by Croco, tak? Przeplatane oczywiście skrzyneczką. Generalnie, no oczywiście, skrzyneczka, no jak skrzyneczka na CSGO Skinsie, no to mam nadzieję, że kodu używasz, stary. Logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz tutaj wprowadź kod i wpisujesz kod Croxy przez 2x, tak? Dostajesz 10% więcej do każdej wpłaty, kod możesz używać dowolić, no i oczywiście 2,50 dla nowych użytkowników. A przypominam oczywiście, że kalendarzyk jest dla osób, które oczywiście korzystają z kodu, zostawiają łapę w górę pod filmem, suba z dzwonem. Oczywiście dołączałem też na Discorda. No daj znać, jak się podoba kalendarzyk, bo póki co jesteśmy jeden... O! Na koniec tej nożyk. No myślałem, że już nie poleci i że będziemy na minus z tego battla. Jesteśmy jeden dzień po kalendarzu, tak? I z tego, co widzę w komentarzach i generalnie po odzewie, no to chyba Wam się podoba. Chyba Wam się podoba. Daj znać, tak? W komentarzu, jak oczywiście Ci się to podoba. Znaczy, no daje się znać, że spoko opcje i tak dalej. No jak macie jakieś pomysły, no to go ahead. Śmiało piszcie w komentarzu, a ja postaram się je dla Was oczywiście zrealizować, tak? Jakiś, nie wiem, może jakiś konkurs na kosę dla osób, co wpłacają na CSGO Skinsa z kodzikiem Croxy. No ja nie podpuszczam, tak? No ale daj znać w komentarzu, co sądzisz o czymś takim. Oczywiście... konkurs, który już wiele razy był. No zobaczymy. Jak chcesz powrotu, daj oczywiście znać w komentarzu. No ale wracając. Głowa mnie boli, stary, dosłownie od kiedy wstałem. O, i kosa. Dzień dobry, Minimalware. Czy to w ogóle Factory New leci? Bo chyba nieraz w Factory New nie trafiłem. Nevermind. Wracając do mojego bólu głowy dzisiejszego. Wstałem, od kiedy jakby wstałem już... Miałem tak, że troszkę mnie tak pobolewa głowa, nie? Wstałem do kompa, coś tam próbowałem zrobić, sobie postawić meczyki, tak? No bo to nie jest tak, jakby wiesz, że ja sobie tutaj skrzynką kręcę, a poza filmami nigdy nie miałem z tym styczności, no bo ja, że tak powiem, tutaj gamblingowiec pełną parą jestem, no co jak co, ale mi tutaj, że tak powiem, uczestnictwa w oczywiście takich legalnych, tak? Oczywiście legalnych tutaj... na przykład zakładach bukmacherskich nie można mi odmówić, tak? Dlatego postawiłem sobie oczywiście dzisiaj meczyk Counter Strike'a, jak wstałem. Zagrałem sobie jeden meczek w ligu się z linkiem i kurczę i mówię, nie no stary, nie dam rady, tak mnie łeb zaczyna boleć, że no muszę się położyć. I tak leży, pół godziny mija, godzina mija, już leci ten mecz Astralis Nine Pandas, który swoją drogą pewniaczek, tak? Nine Pandas po kursie 3.20. Po typy oczywiście zapraszam na PW. No i leci ten meczek i ja mówię, stary, nie dam rady, nie oglądam tego meczu. Pierwszej mapy w ogóle nie obejrzałem. Dopiero chyba na połowę drugiej aha, no nie. No ej, no tak nie robimy. Tak nie robimy. Dopiero na drugą połowę przyszedłem z tymi tabletyczkami na ból głowy i mówię, ojej. No ale Astralis, swoją drogą, czwarty major.
Na które się nie dostają tak swoją drogą. Tak komentator mówił chyba z tego, co słyszałem. Że chyba czwarty major z rzędu, na który Astralis się nie dostało. Więc ciekawe, biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy major, no w Counter-Strike'u dwójeczce oczywiście. Do tego oczywiście jest to major w Danii, czyli no, Astralis jest organizacją duńską, tak? W ogóle chyba bardzo... Jedna osoba tylko ze składu Astralis zagra na majorze. I wiecie, kto to jest? Jest to pan Łukasz. Jest to pan Łukasz z Ence, tak? Niesamowite, naprawdę. Jak ten skład się posypał. Dla mnie to jest fenomen, że drużyna, która potrafiła wygrać majora chyba 3 razy z rzędu, tak się posypała. To naprawdę, naprawdę dla mnie był evenement. To, co się stało z Astralis. No ale, no, że tak powiem, era dominacji była. Potem się skończyła, tak? Tak czasem bywa. Jeśli o to chodzi. No, tutaj Kałaszy Kasimow chyba... No coś mi się wydaje, że ta skrzynka też chyba zakończy tutaj moją zaraz karierę. Jeżeli tutaj nic ciekawego nie dostaniemy. Dołączmy do tej bitewki. 3 razy skrzynki G2A. No mówiłem też niejednokrotnie na filmach CSGO Skinsa, że jest to skrzynka też, którą katowałem. Jak oczywiście zaczynałem moją karierę skrzynkową z otwieraniem skrzyneczek, no to było już było bardzo dawno temu. No ale zobaczmy, czy tą bitwę uda mi się wygrać. No niestety nie, Matiziółko tutaj mnie ograł. Zobaczmy, czy są jeszcze jakieś bitwy. No nie widzę nic, no mamy 1900 zł. No to, kurczę, tak szczerze, nie wiem, taki mam wrażenie troszkę nijaki ten odcinek jest, tak? No nie wiem, no. Daj znać w komentarzu, co sądzisz, bo nie wiem, tak? Trochę bezpłciowy ten odcinek dla mnie, nie wiem. Ale no, ale tutaj, że tak powiem, tak się rozgadałem, że nie chce mi się drugi raz tego mówić, tak? Dobra, co możemy tutaj dorzucić jeszcze? To mogę, to chyba też mogę, no to już na to nie stać, nie będzie, no ale coś takiego. I wrzućmy na 3 osoby. I zobaczmy, jak nam pójdzie teraz. Może 3 osoby tutaj, że tak powiem... Znaczy co 3 osoby? Może w bitwie na 3 osoby uda mi się tutaj zgarnąć tą bitwę. Generalnie najlepsze dropy. Ja nie mogę. Szafir, stary. Szafir Butterfly. Piękny, ale to piękny nóż. Dalej mamy Bayonetta. Szafira. Znowu Bayonet. AWP Dragon Lore. AWP Desert Hydra. Prince. No i ja nie mogę. Tyle tu pięknych skinów jest trafionych. Naprawdę. To, co ludzie trafiają, niesamowite. Czemu ja nie mogę tak trafić czegoś fajnego? Generalnie, no, ta jedna kosa nam zbytnio tu nic nie zmienia, bo takie 2 kałachy to już warte 700 ponad złotych, tak? Więc, no, tutaj coś dla wuja, Kroko, by się przydało. Generalnie zrobimy sobie śniadanie jeszcze, tak póki leci ta bitwa, to wam powiem. Przed nagraniem tego odcinka zrobimy sobie śniadanko, żeby, wiesz, mieć siłę nagrać ten film. Aha, okej, okay, fajnie, Alex. I żebym, no coś do meczyku, że tak powiem, żeby obejrzeć, żeby, kurwa, żeby zjeść i do meczyku sobie obejrzeć. Co? Nie wiem, co ja mówię, stary, no ale wiesz, o co chodzi. No do meczyku, żeby sobie coś się przekąsić, tak? No i tak zacząłem ten film i tak leży przede mną ten talerz i tak się patrzą na mnie te parówy, stary. No ja nie mogę, no po prostu... Ja, no po prostu chciałbym już... ten odcinek skończyć, ale chciałbym też coś wygrać, no ale póki co, no tutaj, że tak powiem, trochę jest to utrudniane, tak? Zobaczmy. 14 złotych już. GG chyba tak zwane. Zobacz, ostatnie otwarcie, no i naprawdę deklasacja tutaj przez oponentów, 2700 zł, ale żeby ten odcinek miał jeszcze tutaj smaczek, to ostatnia bitewka, 3742,50, 16 skrzynek, troszkę procentóweczek, jest oczywiście procentóweczka na AWP Dragon Lore. Do tego skrzynki Beast, Anarchia, no zobaczmy. I ametyścik oczywiście za 1000 zł. Jakby tą bitwę udało nam się wygrać, no nie ukrywam, że w końcu fajnie jakbym tutaj zdobył jakąś fajną taką sowitą, sowitą się tak się mówi? Wiesz, taką sowicie piękną wygraną. Wiesz, o co chodzi? Jest Classic Life. Ok, zaczynamy dobrze. 1600 zł. Jest to Field Tested Classic.
taki malware oczywiście byłby lepszy i droższy, ale no nie można darowanemu koniowi coś takiego, wiesz co chodzi. Skrzynki Beast 250 chyba, albo 150 each other, nie pamiętam szczerze, 120 zł do 70, no dobrze, mamy tego klasika, tak. Oj, ten gloczek z 200. No, 200 tutaj niestety. Glock. Gamma Doppler Phase 1, tyle on kosztuje. No tu 250 zł, dało nam 350, skrzynka na Anarchia. Ale zobacz, no jakby tu Dragon Lore poleciała. No ja liczę, stary, ja się łudzę, że kiedyś w końcu mi poleci. No ale zobaczmy, skrzynka za 1000 zł. No nie popisała się zbytnio. No ale mamy taką przewagę na naszym koncie, że no... No i tak tą bitwę wygramy, idziemy na minus, albo jednak nie, okej, okay, jednak nie jesteśmy na minus, więc sympatyczne tutaj zakończenie filmu, no jeszcze jemu mógłbyś kosę zrobić, no ale okej. Okay. To było chyba w ogóle 1%, tak mi się wydaje. No ale co, no 550 zł, tutaj bitwa wygrana na koniec filmu, dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie, bierz udział w kalendarzu, bo dzisiaj wieczorem wlatują oczywiście wyniki z drugim filmem. Trzymajcie się i siema!